Z okazji przeprowadzonego w tym miejscu remontu wprowadzono zakaz wyprzedzania. Dlaczego? Skoro są tutaj nadal dwa pasy ruchu. Można mieć wrażenie, że po prostu jakaś niepisana tradycja nakazuje stawiać takie zakazy z okazji remontów, bez względu na rzeczywistą sytuację. Dwa zakazy są lepsze niż jeden. Dlaczego w ogóle zakazywać wyprzedzania w takim miejscu, skoro jednak pozostawiono dwa pasy ruchu, a na skrzyżowaniu ruch w poprzek jest niemożliwy, nie ma tu przejść dla pieszych? Poza tym znak zakazu wyprzedzania nie zabrania wyprzedzania wszystkich pojazdów. Takie oznakowanie jest niezgodne z przepisami. Znaku zakaz wyprzedzania nie stosuje się w miejscach, gdzie istnieją co najmniej dwa pasy ruchu dla jednego kierunku. Już następnego dnia, po moim wniosku, wprowadzono zmiany w projekcie organizacji ruchu. Znaki B25 zostały zlikwidowane. Usunięto również znaki odwołania zakazów przed wjazdem do obszaru zabudowanego. W obecnej sytuacji odwołanie ograniczenia prędkości nie miało wielkiego sensu. Na koniec należą się jednak pochwały za szybkie wprowadzenie zmian, co jak wiemy niestety nie jest regułą.